Dobra, teraz troszeczkę zmienię front i zacznę z miecza atakować, ponieważ trochę powoli mi się te strzały kończą, a nie chciałbym oczywiście ich od razu stracić. I mamy tutaj oczywiście tych frajerów bez głów, bo jak żeby inaczej, oni również tutaj debiutują. Najbardziej chyba upierdliwy przeciwnik z całej gry. Serio, poza gnomami, które zabierają rzeczy, to ten typ truposzy jest chyba najbardziej denerwujący z całej gry. Przynajmniej ja tak uważam. Możecie oczywiście uważać inaczej, ale no ja uważam osobiście, że oni są mega... No, walka z nimi jest mega frustrująca, tak to powiem. Warto zostać, ponieważ tutaj możemy zdobyć też srebrną tarczę po raz drugi. I przy okazji trochę kasy. A teraz lecimy na walkę z tymi tutaj downami. Bo inaczej ich nie jestem w stanie określić. Nie lubię bardzo tych przeciwników. Oni oczywiście mają swoje imiona i jako odcinek bonusowy, bo tak zrobię odcinek bonusowy z tej serii, przeczytamy sobie całą księgę Gallowmer, a raczej nie przeczytamy, bo narratorka za nas przeczyta. Ja tylko odpalę wam, żebyśmy posłuchali sobie, co ona ma nam do powiedzenia. O, fiolka, elegancko. Potem będę mógł sobie życie trochę doładować, druga fiolka, spoko. Czyli dwie fiolki w plecy jesteśmy na chwilę obecną. No trudno, no. Cóż poradzić. Tu mamy też sklepik, więc wypadałoby z niego w końcu skorzystać. Ja sobie z niego skorzystam po to, żeby sobie strzały dokupić. Do mojego ognistego łuku. Czyż nie? No i tu mamy pierwszych już przeciwników, pierwszych zombiaków, którzy... Jedyne czym się różnią to to, że zadają nam trochę więcej damage'u, bo jak możecie zobaczyć, w tym poziomie trochę mocniej obrywam niż zwykle. To tak, myślę, że też na to uwagę zwróciliście. I dokupimy sobie strzały. Gdzie my mamy te strzały? O! Na maksa sobie ogarniemy to i owo. Nic nie trzeba. Chciałem tylko to uzupełnić, żeby nie było przypału. Czy coś jeszcze tutaj przeleciało nam? Nic nam nie przeleciało, więc ustawiamy sobie łuk. I lecimy. Już nam niedużo zostało. To już jest tak naprawdę ostatnia faza. W tym poziomie za dzieciaka, jak i w Let's Playu z 2014 roku. Na pewno to było w Let's Playu z 2014 roku. Wątpię, że to było w Let's Playu z 2019 roku. Miałem game over w tym poziomie. Od razu mówię. No, czyli w dużym skrócie, wiadomo, nie radziłem sobie. Jeżeli ktoś chce konkretów. I mamy już 100% elegancko, teraz możemy tylko pozbyć się tutaj tego, tego i tego. I będziemy mieli wszystko z głowy. Dokładnie tak. I mamy poziom zaliczony. Serio, to jest cały poziom. Tu możemy się wyleczyć, więc oczywiście standardowo ZW. Ja się na spokojnie wyleczę. Super. Runę możemy oczywiście tutaj włożyć i mamy tutaj jeńca. Jeńca, jeńca, dosłownie. Red, jak się cieszę, że cię widzę. Ten zarok próbował zmusić mnie do oddania mrocznego artefaktu. Chcę uwolnić demony z grobowca pod zaczarowanym lasem, ale powiedziałem mu, nie możesz mnie tknąć, ty chudy gadło. Jestem burmistrzem. No tak mu powiedziałem, a wtedy on zamknął mnie tutaj z tymi wszystkimi czubkami. To straszne, od wielu tygodni nikt nie zamienił ze mną sensownego słowa. Dobrze, trafię do wyjścia, dzięki. Rozejrzyj się dookoła, chłopie. Za rok zostawił tu trochę rzeczy, które mogą ci się przydać. Też uważam, że dobrze, bardzo dobrze wręcz bym powiedział, bo trochę rzeczy mamy tutaj do zebrania. I nie wiem czemu, ale... Wait a minute. Jedną rzecz. A...
Aha, dobra, tam jest jakiś ten. Nie wiem, co to jest, jakieś jabłko, kurde, z oczami. Przez chwilę myślałem, że tam jest eliksir. Znaczy fiolka, bardziej bym powiedział. No to 12. kielich jest nasz, proszę państwa. I teraz tak, zobaczmy, kogo będziemy mieli odblokowanego u góry. Czy będziemy mieli tylko jedną osobę, czy dwie aż będziemy mieli? Dobra, tu na razie nikt. Tu na razie nikt. I tu na razie nikt, więc mamy tylko jednego delikwenta, więc pójdźmy z nim porozmawiać. O, z nim tutaj. Byłem gotów założyć się, że nie pożyjesz tak długo. Mam coś dla ciebie. Spodoba ci się. Chcesz? No, jak dla mnie dosyć słaba nagroda, ale myślę, że tutaj się wszyscy wspólnie zgodzimy. Wiadomo, kasa ważna, ale z drugiej strony, naprawdę, jakby. No kurczę, pieczone. Słabo, słabo. No i na chwilę obecną tą ścieżkę mamy tutaj zrobioną, więc teraz wypadałoby pójść w drugą stronę. I teraz musimy uderzyć o... Nie tutaj, tu już byliśmy. Stawy pradawnych umarłych. I lecimy z koksem. Następna plansza. Bitwa pod Galloumer to już przeszłość, ale armia nieumarłych wciąż maszeruje przez okoliczne błoniste równiny. Postaraj się nie potknąć o własny grób. Się robi, ser. To jest dość istotny poziom, muszę powiedzieć. I to z tego powodu, że mamy tutaj dosłownie poziom z intra, gdzie to, jak pamiętacie, Sir Daniel Fortescue przegrał bitwę z Zarokiem. I to jest właśnie ten poziom. No, jesteśmy teraz dosłownie w ruinach, gdzie ileś lat temu, ileś dziesiąt, ileś set lat temu była tutaj bitwa właśnie, gdzie była armia Fortescue kontra armia Zaroka. I tutaj polegliśmy. Zresztą nawet nie tylko my, ponieważ tutaj jest dużo żołnierzy, którzy leży na dnie i teraz oczywiście zostali zaczarowani przez czarnoksiężnika Zaroka, by nas unicestwić. Zresztą dajmy porozmawiać Gargulcowi, może on to lepiej wytłumaczy. Zimno, ciemno, a w powietrzu unosi się fetor śmierci. Pamiętamy stoczoną tu bitwę między siłami dobra i mrocznymi armiami Zaroka. Teraz moczary są pełne zmarłych, którzy nie zaznali spoczynku. No, powiedzmy, że wytłumaczył to w miarę logiczny sposób. Co tutaj mamy za księgę? Oręż nie ima się ciężkich zbrój rycerzy. Nie pozwól zepchnąć się do bagna. Tego błota nie da się sprać. Okej, tego błota nie da się sprać, rozumiem. Graficznie, oczywiście, po raz kolejny powiem, że poziom stoi na bardzo wysokim poziomie. Soundtrackowo zresztą też, ponieważ soundtrack w tym poziomie również jest epicki. I poziom polega na tym, że musimy tutaj w ten sposób walczyć z przeciwnikami. Oczywiście możemy też w inny sposób ich pocisnąć, bo to też zależy od jakich przeciwników. Ale no, tych grubych musimy do tego. Do tych moczarów zrzucić, może tak to powiem. Zawsze warto sobie tutaj na maksa wypełnić to i owo. No i kurde, do widzenia. Dobra, mamy jeden z hełmów zebrany. Zostaje nam 7 oczywiście. Więc tutaj dodatkowo jeszcze znajdźki mamy do znalezienia. I jak widzieliście przed chwilą, była tutaj. Jak to się mówi? Był tutaj hologram
kielicha. Niestety ja tutaj dałem popas, w sumie nowe słowo wymyśliłem. Dałem tutaj popas, niestety, ale chyba, no, debilizmu trochę. No, zostało 6, czyli jeszcze mamy 6 do zebrania tych złotych hełmów. Powiem wam, że w ogóle te złote hełmy bardzo ładnie wyglądają. Nie wiem, czy założyłbym taki, ponieważ ja osobiście nie jestem fanem swego rodzaju bitw. I tak, taka dosyć kontrowersyjna opinia teraz wleci, ale lubię grać w gry na przykład, gdzie mamy jakieś bitwy, wojny czy inne tego typu rzeczy. Na przykład Medal of Honor, Call of Duty, chociaż bardziej w Medal of Honor z PSX-a, Underground czy Underground 1. No i też jest wiele innych części Medal of Honor, które bardzo lubię. Natomiast sam w czymś takim nie chciałbym uczestniczyć. Są osoby, które chciałyby pójść na front i walczyć. Ja natomiast jestem raczej osobą, która woli dyskutować niż walczyć. No chyba, że pójść na jakąś galę freak fightową. Wiecie, jakieś Fame MMA, High League czy inne tego typu rewelacje. Jakkolwiek to brzmi. To na takie mordoklepanie to ja pójść mogę, ale jakbym miał iść tutaj, nie wiem, z jakąś kulachą walczyć, czy z jakimś tam innym czymś, no to... Oj, nie wiem, czy bym chciał. Dobra, spadaj do tych moczarów, downie. Już po bitwie jest. Przespałeś te sto ileś lat. Dobra, 3 zostały. Jak widzicie, te hełmy wcale nie są jakoś daleko siebie, ale też je zbieramy nie bez powodu, ponieważ mamy tutaj konkretny cel. Gra nam tego od razu nie tłumaczy, ponieważ no, myślę, że gra tutaj w pewien sposób chce, abyś ty się domyślił. Otóż widzicie tutaj tego oto dżentelmena na... nie wiem, jak to się nazywa. To ma jakąś swoją nazwę, ale na tej łódce. Nazwijmy to po prostu łódką, ponieważ ja nie chcę tutaj wytężać w mózgownicy, bo jeszcze wymyślę jakieś słowo, którego... No, którego nie chciałem powiedzieć, a wymyślę. Tak więc musimy temu dżentelmenowi zebrać 8 tych hełmów, ponieważ on stanowi exit z tego poziomu. Jeżeli nie zbierzemy, no to nie wyjdziemy, proste. No myślę, że nie trzeba tutaj jakiejś mocnej filozofii, ale to nie powinno się w ogóle zdarzyć. To, co teraz tutaj się wydarzyło, to w ogóle nie powinno mieć miejsca, więc... dobra. Musimy pójść tędy, widzicie? A mogłem iść od razu tutaj tędy i nie byłoby żadnego problemu. O, cholera jasna. Ale dym, powiem wam szczerze, ale dym. 2 zostały, ale tam mamy Elkę. Super. Nawet 2 Elki mamy. Nawet 3. No, mamy już 6, ty. Spoko. Więc to jest dobry wynik. Został jeszcze jeden. A, i teraz będzie nas... No, to też pamiętam, za dzieciaka nie lubiłem tej sekcji, ponieważ za dzieciaka te koła, które tutaj właśnie nas ścigają, one były trochę szybsze. I zawsze to powodowało, że ja ginąłem w beznadziejny sposób. No i kiedy zbierzemy 8, to jesteśmy teraz w pułapce, dlatego że tutaj musimy teraz naparzać się z tymi patafianami. Ale spokojnie, jest na to jakiś sposób. Musimy, wiadomo, ich zrzucić. Tutaj co po niektórych tych melepetów grubych chociażby. I nie jest to jakaś trudna konfrontacja. Bardziej bym powiedział, że to jest coś dosyć prostego. I tyle, wszyscy są wybici. Nic tutaj po nas, możemy stąd iść, możemy się wracać. Nic też nas nie będzie ścigać, żadne kamloty ani nic. I teraz tutaj widzicie, mamy spawn tych przeciwników. 84%, więc będziemy mieli tutaj naparzankę z nimi, to całkiem srogą. Ja się zastanawiam, czy by czasem właśnie z łuku ich nie zacząć cisnąć, ponieważ wydaje mi się, że to będzie bardziej opłacalne. Ah!
No i super, możemy zebrać kielich i tak też zrobimy, tak więc idziemy po kielich. Teraz będziemy musieli troszeczkę pobawić się w Hugo. Dlaczego w Hugo? Bo mam na myśli chociażby takiego Hugo 5 Frog Fighter, gdzie to trzeba było właśnie skakać między klocami, żeby do wody nie wpaść. Raczej w tamtym wypadku do rzeki, gdzie były też żaby, które mogłyby Hugo no, zrobić krzywdę. Nie mówię, że nie, nie twierdzę, że nie. I teraz kielich zbieramy. Otóż to. Całkiem szybki, przyjemny poziom. Tylko za dzieciaka miałem z nim problem. No, głównie przez to, że te koła mnie goniły i przez to, że przeciwnicy trochę ciężcy byli w oryginale. Ale tak, jest to całkiem przyjemny poziom. I teraz musimy iść tędy, z tego co pamiętam. Tak, musimy... Nie, czekajcie, tędy? Chyba tędy. Tędy musimy iść, dobra. Tak musiałem się przez chwilę zastanowić. I teraz zrobimy coś, czego nie zrobiłem wcześniej, a mianowicie zbierzemy sobie fiolkę. Nie zauważyłem jej, dopiero z daleka wychwyciłem swoim, że tak powiem, pajęczym wzrokiem. Witaj, jestem przewoźnikiem. Zabieram duszę w ostatnią podróż do krainy umarłych. Chwileczkę. Czy my się już kiedyś nie spotkaliśmy? Sir Daniel Fortescue. Ty też? Przesknywania za roka mam po uszy dusz, które przebudziły się ze snu. Taki ruch w interesie był tylko przed wynalezieniem urządzeń sanitarnych. Jeśli pomożesz mi zebrać 8 zagubionych dusz i dostarczyć je tutaj, podrzucę cię do zatopionego miasta Merowit. Co ty na to? No, więc on nas podrzuci do miasta Mellowmate, jak zbierzemy 8 zagubionych dusz. A mówiąc 8 zagubionych dusz, miał na myśli te hełmy. Łaskawco, miło dla odmiany spotkać uprzejmy szkieleta, nie same obleśne zombie. Zapraszam na pokład. No i po raz kolejny jesteśmy w sali bohaterów. Po co ja w ogóle tabulator włączam, nie rozumiem. W ogóle też mam dobry humor, ponieważ jestem po przejściu Cupheada DLC. Wczoraj miałem streama 5-godzinnego i 30 minut. 5,5 godziny, prawie 6. Więc jest grubo, proszę państwa. I mamy teraz nową rzecz. Ale nie tylko od jednego, a od dwóch, a może nawet od trzech. Nie, od dwóch. Jako, że ostatnio Centaur dostawał trochę więcej atencji, to myślę, że może od niego weźmiemy teraz co nieco. Co wy na to? Siemano Dan, co dobrego? Powiedz, masz jakiś magiczny miecz? Co? Daniel, człowieku, nie możesz walczyć z armią nieumarłych, nie mając magicznego miecza! Weź mój! Nigdy nie będziesz musiał ostrzyć innej klingi, albo nie nazywam się Dirk Niezłomny. Magiczna tarcza to za mało, nieważne co mówi ten lalusiowaty tępak z Turngard. Dobry chłopak! Wolałbym iść do walki z tacą na herbatę niż z tą jego kiepską, babską tarczą. Piękne porównanie. No i mamy magiczny miecz. Coś, na co ja długo czekałem, żeby uzyskać w tej gierce i teraz będziemy mogli, kurde, ładnie kosić z przeciwnikami. W ogóle, czy tylko mi się podoba to, jaki on ładnie... Jak ładnie on świeci w tym, w remake'u. Przecież on tak w oryginale nie świecił. Zobaczcie w ogóle. To wygląda już... To tylko pokazuje, że mamy taki badassowy miecz, że jesteśmy teraz takimi turbo badassami w tej gierce, no nie? Swoją drogą to też ładnie wygląda, ta płachta tutaj. Ten herb, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Dobra, idziemy stąd. Super! Czekałem na ten moment w grze. Czekałem bardzo długo na ten moment. Mamy już 13 kielichów zebranych. Czyli oznacza to, że... Dwa jeszcze do skończenia sesji. Mamy 49 minut na liczniku. Więc coś dosyć szybko nam idzie dzisiaj. Więc teraz... Pójdziemy sobie na jezioro. Bez zbędnego przedłużenia, lecimy dalej.
Nosorożce, co taury dawno temu zatopiły to prastare miasto. Zaraz, czy ono znowu się wynurzyło? Mogłoby się wreszcie zdecydować. No, też racja. Mogłoby się wreszcie zdecydować. A nie, wynurza się, zatapia. Wynurza, zatapia. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Trochę niezdecydowane to wszystko jest. No, popatrz. Ostatni raz byłeś na mojej łodzi z 500 lat temu, a wyglądasz na jakieś 400. Magia Zaroka sprawiła, że mityczne miasto Melunik wyłoniło się ze swego podwodnego grobowca. No, zobaczę. Wiecie co? Nie mam pojęcia, tu mogę się pomylić, oczywiście możecie mnie poprawić w sekcji komentarzy, ale tego dialogu chyba nie było w oryginale, wydaje mi się, że to jest coś nowego i szanuję, jeżeli to jest nowe. Teraz nie masz swojej armii, więc lepiej skradaj się zamiast szarżować wprost na wroga. Uważaj na wartowników, bo wezwą innych, jeśli cię zobaczą. Poziom, z którym miałem za dzieciaka problem. Miałem problem w 2014 roku, gdzie przyznam się do tego, że używałem save state'ów i load state'ów w tym poziomie, jak robiłem swój let's play z 2014. Otóż, co się dzieje z tym poziomem? Jak widzicie, tutaj mamy oczka. Te oczka spawnują nam przeciwników. Oni wynurzają się z wody dosłownie. O, mamy tutaj ich. Jeśli te oczka się zablokują, już nie wynurzą nam w ogóle przeciwników. Co za tym idzie, będziemy mieli srogi problem. I musimy też rozróżnić, ponieważ są dwa typy tego oczka. Jest to i jest oczko strzelające, którego musimy się od razu pozbyć, ponieważ ono nam nie będzie spełniło przeciwników. To chcę, żebyście mieli na uwadze. Ja sobie wejdę tutaj. Dokładnie tutaj, ponieważ tu mamy Elkę. I teraz wyjdę i dam się pokazać, by znowu przeciwnicy przyszli. Ja nie będę ich konkretnie nazywał, dlatego że dopiero my poznamy, co to są za przeciwnicy pod koniec gry, ponieważ pod koniec gry, jak już wspominałem wcześniej, będziemy czytali sobie księgę. Myślę, że to jest coś fajnego, jak i taki bonusowy odcinek. Uważam, że to jest fajna nagroda niż coś, co miałoby się, nie wiem, nie pojawić, bo coś. A więc nawet nie wiem, co tu powiedziałem, ale okej. Niech będzie. Teraz musimy też uważać na te plujące ryby, ponieważ, no jak widzicie, one są dosyć mocno irytujące. A one są irytujące z tego względu, że no plują, jak przechodzimy, więc może być no mały problem. Pamiętam, że też z tym poziomem Bio miał problem. Pozdrawiam ciebie, Dawid, bardzo serdecznie, jak to będziesz oglądał. Pamiętam, że on w swoim pierwszym let's playu miał problem z tą lokacją, ponieważ nie mógł zrobić 100%. I pamiętam, że chyba w swoim V2 z Medieval zrobił chyba nawet cięcie i wrócił się do tego poziomu. Ponieważ, no, oko mu się zablokowało. Okej. I tu nie przejdziemy. Czyli musimy iść w inną stronę i ja wiem gdzie. Musimy teraz sobie obrócić tę platformę w stronę tego kryształu, jak widzieliście. I utopiłem się. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, a myślę, że pójdzie zgodnie z planem, bo jestem wręcz pełen energii, to moje zadanie z tymi kielichami pójdzie do skutku, czyli po prostu będziemy mieli dzisiaj 15 kielichów. A myślę, że pójdzie, bo dzisiaj nie mam jakichś większych planów. Muszę trochę psychicznie odpocząć po wczoraj, jeżeli chodzi o livestream z Cupheada. I teraz tak, oko nam tutaj zespełniło przeciwników, bardzo mnie to cieszy. Bo gdyby mi nie zespełniło, to trochę byłbym zdenerwowany, bo jednak chcemy wszystkie kielichy zdobyć.